najbardziej podoba w Korycinie? Zalew. No i to miejsce tutaj chyba najbardziej, najczęściej tu przyjeżdżamy. A wiecie, wy tu mieszkacie czy nie? Jesteśmy z Chowali. A, słuchajcie, wiecie, czy tutaj dużo rzeczy na przykład się dzieje? Jakieś imprezy? No, latem są dni truskawki zazwyczaj. Są dni sera czy coś takiego jeszcze. Tak, ale w sumie my się nie orientujemy zbytnio w jakichś takich wydarzeniach, tylko te dwa. Czyli wy tylko tutaj tak jakby na wakacje przyjeżdżacie, tak? Tak? Dużo tu ludzi bywa? Tak, bardzo. No. Bardzo dużo ludzi tutaj przychodzi, często jest pełna plaża. Co wam się najbardziej podoba w Korycinie? Tak. Super odpowiedź. Chyba molo. Molo? Tak, tylko że na razie jest troszkę popsute, ale chyba już naprawiają. Aha, naprawiają. Tak, słuchajcie, jesteście z Korycina? Ja tak. Ja nie. A skąd jesteś? Z Dąbrowy, Białostocki. O, słuchajcie, a dużo rzeczy się dzieje w Korycinie? W sensie jakieś imprezki? Dni truskawki są, tylko no teraz w tym roku chyba nie będzie, się nie odbędą. Ze względu na wirusa, ale tak są. Co panu się najbardziej podoba w Korycinie? Matka. W zasadzie chyba tylko ten bulwar, tak naprawdę. Nic więcej nie ma tutaj ciekawego, interesującego? Znaczy, no, ciekawe rzeczy są na pewno. A jakie to są? Na pewno kościół, na pewno jest to rynek. Jeżeli mówimy o okolicy, no to pan na pewno Milewszczyzna. Bardzo ciekawy jest Zalew na Zabrodziu. No ale tak ogólnie miejsce, które tak naprawdę mi osobiście się najbardziej podoba, no to jest ten bulwar. Dużo osób tutaj przychodzi? Nie jestem stąd, także trudno mi powiedzieć. A skąd pan jest? Jestem z Knyszyna. Mhm. Ale ilekroć tutaj przyjeżdżam, no to jest naprawdę dużo. Często pan tu było? Raz w tygodniu, raz na dwa tygodnie, zazwyczaj po prostu przyjeżdżam na ryby. To jest jakby miejsce przyjazne wędkarzom? Dużo jest tutaj miejsc, w których można wędkować? Na pewno jest to właśnie ten zalew. Zalew na Zabrodziu. No i w zasadzie o tych miejscach tylko słyszałem i na te miejsca tylko przyjeżdżam.